You got to let it go. You got to let it go. No i hejo, hejo, robaczki. No, odzywam się do was tutaj z mieszkania i już jestem, słuchajcie, po prostu wkurzona na maksa, żeby nie przeklinać. Dlatego, że słuchajcie, okazało się, że pan Joiner, który miał być między 11.30 a 12.30, nie wiadomo o której był, zostawił mi po prostu kartkę, że był. Dzwoniłam, zgłosiłam i zobaczymy, mam czekać, poprosiłam o telefon od housing officera, dlatego że no powiem wam, że takie rzeczy nie mogą mieć miejsca, po prostu nie mogą. Ja wiem, że oczywiście ja sama niczego nie zwojuję, ale uważam, że każdy powinien po prostu przynajmniej zgłaszać takie niedociągnięcia, bo jeżeli ktoś się umawia z wami na 11.30, 12.30, ja tu byłam przed 11 i zostaje kartkę, gdzie tak naprawdę to jeszcze teraz nawet mogłoby się okazać, że jeszcze nie przyjechał, bo od 11.30 do 12.30, a tu nagle zostaje kartka, że po prostu ktoś, nie wiadomo, nawet nie mam tu czasu nawet napisanego, że ktoś był. A pierwsza lepsza wizyta jest, słuchajcie, na 11, czyli za, żeby was nie skłamać, za praktycznie, no czekajcie, dzisiaj który jest, bo już po prostu mam dosyć. Dzisiaj jest czwartek, 29, czyli za 13 dni, słuchajcie, prawie 2 tygodnie. Także to jest jakiś żart. To jest jakiś żart. Ja po prostu rozkładam już ręce, bo to nie jest pierwszy raz, kiedy ktoś powiedział, że będzie o tej i o tej, albo między taką a taką, a był w zupełnie innym wymiarze czasu. Także to już mnie zostało z samego rana i ja już mam dosyć dnia, poryczałam się i powiem wam, że naprawdę coraz normalnie mniej mi sił zostaje na temat przeprowadzki. Ale przejdźmy do tej... Aha, nie przejdźmy jeszcze. Powiem wam o co chodzi. Jest tutaj kuchenka, którą mam od Karolci i ja chciałam, żeby ona była podłączona chwilowo, po prostu na jakiś czas. To, że będzie tu odstawać, no to logiczne, bo ona jest 50, nie 60. 60 weszłaby mi tu i byłoby super, ale problem jest właśnie cały czas z tym tyłem. Ja nie wiem, jak wam to pokazać. Czekajcie, odwrócę wam po prostu kamerę. Okej, tak będzie mi chyba prościej, słuchajcie. Tutaj jest właśnie kuchenka. Jak ja ją zaciskam, to jest dokładnie ta szpara, taka szerokość tej szpary, którą zajmuje ta półka, która nie wiem, po jaką cholerę się po prostu tu znajduje. I ja właśnie po to dzwoniłam, żeby ktoś ją po prostu zdemontował. Widzicie, ile ona zabiera kuchenki? I do tego miejsca nie można pod żadnym pozorem wcisnąć kuchenki. Także to jest jakiś śmiech na sali. Takie rzeczy to po prostu tutaj mówią do mnie nawet wezbacharze, że widzą pierwszy raz na oczy. Teraz wam pokazuję. Tu jeszcze jest bałagan, to wszystko będę sprzątać, no ale to nie dzisiaj. Nie wiem, mam jeszcze jeden plan, który zamierzam wdrożyć w życie, bo inaczej po prostu sobie tego nie wyobrażam. Tylko nie wiem, jak to będzie teraz wyglądało. Naprawdę nie mam żadnego pojęcia. No, bo teoretycznie chciałam się tutaj już przeprowadzać, słuchajcie. Chciałam się już przeprowadzać, słuchajcie, tutaj w niedzielę. Czekajcie, znowu odwrócę. Chciałam się, słuchajcie, przeprowadzić tutaj w niedzielę. No, ale jak mam się, słuchajcie, przeprowadzić tutaj w niedzielę, skoro po prostu tak, kuchenka będzie niepodłączona. Lodówka to mały pikuś, pralkę bym przywiozła, no ale nie mam jak gotować. Po prostu, najzwyczajniej. No, jak ja mam używać tutaj, robić obiad? No, śniadanie spoko, bo jakoś coś bym wymyśliła. Chociaż też nie wiem jak, bo wszystko się grzeje. Także naprawdę powiem wam, że to jest jakaś masakra. No i przepraszam, ale właśnie z Karolcią rozmawiałam, dzwoniła. Nie wiem w końcu na czym w ogóle stanęłam, ale pokażę wam postęp, bo tak naprawdę wam jeszcze nie pokazałam. Tak będzie wyglądała lodówka. No wiadomo, że będzie ona tutaj dostawiona do samego końca. Taką sobie dzieci wybrały. Tutaj chcieli mieć na wodę, także niech mają. Lodówka jeszcze jest niepodłączona, ale tak będzie wyglądała. Nie była ani droga, ani tania, także taka pomiędzy, ale naprawdę wydawała mi się być zgrabną, fajną. Chciałam srebrną, bo będę miała dodatków sporo srebrnych. Zresztą jak widzicie, nawet rączki są srebrne, te obicia są srebrne, zlew srebrny, kuchenkę też kupię srebrną, więc też będzie zmiana. To jest srebrne, więc wydaje mi się, że to akurat tak bardzo, bardzo fajnie się tutaj wkomponuje. Także to kwestia lodówki. Jest tutaj też sofa corner, którą mam zakupioną, ale wam nie mogę pokazać, bo jest zapakowana, ale będzie w takim szarawym też
takim szarawym kolorze. Prawdopodobnie już nawet nie pamiętam, szczerze Wam powiem. Coffee table to już Wam pokazywałam, który też będzie. Tak wygląda zrobiona podłoga, w sensie podkład zrobiony pod już położenie winyli. Winyli. To są właśnie te płyty. Także tak będzie to wyglądało. No i co? I na tym będą kładzone winyle. Tutaj właśnie przyniosłam filer, którym właśnie przejadę zaraz tutaj dokładnie te szparki. Szparki sekretarki, o dokładnie te. Nie jest tego dużo, ale przejadę za chwilkę i mam nadzieję, że to coś pomoże. No i co? Sofa będzie stała tu na tej ścianie, a na tej ścianie będzie telewizor. No, także tu planuję komodę, tu planuję telewizor, być może jakieś półki, tego jeszcze naprawdę nie wiem. W kąt jakaś lampa, być może dokupię jakiś jeszcze później, czy fotel, czy cokolwiek, jeszcze nie wiem, naprawdę nie wiem. Ale tak jak mówię, będzie coffee table, także no zobaczymy, jak to wszystko się ustawi i jak to będzie wyglądało, bo nie mam żadnego pojęcia. Na okna na razie nałożę takie zasłonki teraz, pomocne, bo tak jak mówię, dopiero jak już skończy się ten salon, to dopiero zamówię sobie firanki. No i co? No i tutaj też jeszcze nie wiem, co w tym kącie. Także to, jak się ustawi meble, to dopiero się okaże, co i jak. Więc tu jest sofa. To było to, czego nie wiedzieliście. Tutaj zamiatałyśmy. Aha, no wiem co. Malowane było tutaj. Tu jeszcze będzie domalować trzeba. Te jeszcze tutaj framugi takie naokoło. Czyli takie dodatkowe prace, ale tak naprawdę to wszystko jest odbielone. Czekajcie. O! Drzwi malowaliśmy. Te drzwi są pomalowane, także wszystko już jest biało i to mi się strasznie, ale to strasznie podoba. Tutaj niestety nic się nie da zrobić, być może właśnie też filerem bym przejechała paluchem, dlatego że tutaj jest odpęknięta po prostu, słuchajcie, zobaczcie, to jest odpęknięta tapeta, która jest pod spodem. Ja nie wiem, czy oni tu kładli warstwę na warstwę, nie mam pojęcia, ale to właśnie jest takie pęknięte. No i przez to ta tutaj framuga chyba się ruszała, także ja to będę jeszcze też zgłaszać. Tu przyjechały właśnie łóżka, słuchajcie. Takie te ze skrzyniami. Jedno łóżko jest Oliwii niebieskie, a tam takie jasne jest Gracjana. Z tym, że Oliwia właśnie sobie wybrała niebieski headboard. Nie wiem, czy to będzie widać w ogóle. Taki błękitny. A Gracjan będzie chciał chyba czarny, taki skórkowy. Także pokój tutaj malowałam właśnie też tą tutaj, to białe nad oknem, bo to było drewniane. Tu w pokoju Oliwii. Nie, to nie jest Oliwii, to jest mała sypialnia. Tutaj w sypialni jeszcze na razie nic nie mam, mam tylko zamysł na łóżko, na właśnie toaletkę, którą też nie wiem jeszcze gdzie postawię. Nie mam jeszcze żadnego pojęcia, powiem Wam szczerze. Nie wiem jeszcze, jak sobie tutaj to poustawiam. Tam jest fajny kącik i tam by fajnie mi pasowało, słuchajcie, albo tam właśnie toaletka, tam wróg, albo tu. Tylko tutaj tak przy szafie to nie wiem, czy to tak będzie dobrze. A tutaj, jeżeli chodzi o tą szafę, to ona będzie też odmalowana. Będzie pomalowana na biało i na tej szafie będę chciała takie w miarę fajnie dopasowane na jakąś wysokość, szerokość lustra. To jest taki właśnie mój zamysł, mój plan, także to będę chciała tak na wymiar. No i co? I mamy tu przedpokój. Tu w przedpokoju być może też, jeszcze nie wiem czy tu, bo też mam ten taki stojak na biżuterię, to też może w któryś róg właśnie on się wpasi, bo już zapomniałam, dlaczego mam. Tutaj jeszcze nie wiem, ale tutaj będą na pewno jakieś stoliczki pod na router. Na router, czyli na internet. A w przedpokoju jakieś ozdoby. Jeszcze też nic nie wiem, jeszcze nie mam opcji. Na pewno się pojawi lustro, bo lustro to podstawa. Być może właśnie tu, bo tu będzie fajnie. Albo tu. Więc na którejś z tych ścian będzie na pewno lusterko. To na 1000%. No i tutaj w pokoju, słuchajcie, w pokoju Oliwii. Tak? Dobrze mówię? Bo już mi się te pokoje, słuchajcie, pierdzielą. Tak, tutaj jest Gracjana, tu jest Oliwii. I w pokoju Oliwii właśnie będzie położony karpet. No, tylko jeszcze zanim będzie karpet, to jeszcze będę musiała dokupić właśnie podkłady. Tylko już nie takie z takich płyt, tylko już normalne takie gąbczaste pod karpet. No, także tu już są narzędzia zostawione. Słuchajcie, Łukasz zostawił. Oliwia chciała łóżko, chciała komodę. Tu nie ma miejsca na szafę, nie wiem. No ja bym jej może i szafę jakąś, słuchajcie, zmontowała. Ale nie wiem, no zdecyduję sobie sama. Także nawet tu się zmieści spokojnie i łóżko, i komoda, i szafa, i biurko. Także zobaczymy, jak sobie zażyczy. No i to na tyle, jeżeli chodzi o, słuchajcie, takie aktualizacje, czyli właśnie doszły łóżka, ale póki co nie można ich ruszać. Podłoga będzie skończona w piątek, czyli jutro, ten cały hol. No i powiem Wam szczerze, że
To już właśnie będzie taki przełom. Przełom, jeżeli będzie ten cały hol tutaj położony, to już naprawdę będzie, myślę, że prawie z górki. Ten hol, później Łukasz niech tylko dołoży właśnie też być może w piątek niech położy jeszcze, słuchajcie, tutaj no, winyl, czyli już właśnie tą gotową podłogę, którą też jutro dowiozą i już będzie naprawdę super, dlatego że już tu będzie można wnieść sofę. Będzie można postawić coffee table i będę mogła już wtedy zamówić komodę, stojak albo właśnie, nie wiem, bo jeszcze nie wiem, czy będę wieszać telewizor, czy postawię na komodzie, tego jeszcze nie wiem, jeszcze nie wiem. Muszę to po prostu, najpierw muszę postawić tą sofę, żeby uznać w ogóle, co by mi tu pasowało, brakowało i co by tu można jeszcze fajnie wymyślić. No, no i tak to wygląda. Ja teraz biorę się za wyczyszczenie, słuchajcie, jeszcze holu, zamiotę go jeszcze raz i tutaj widzę właśnie, że się gdzieś tam pokapkało trochę farbą, no to jeszcze tutaj przyjadę rozpuszczalnikiem troszeczkę i to na tyle i będę stąd spadać. Także odzywam się do Was niebawem. Odzywam się do Was właśnie już i będziemy, nie wiem, czy będzie to widać, otworzyłam, słuchajcie, sobie to opakowanie. Wydawało mi się, że właśnie może przyjechał ktoś tutaj. Bo przyjechało auto ze zbycha, myślałam, że może kogoś wysłali, ale nie, to pan do czyszczenia. I co robimy? No i będę tutaj pokrywać, słuchajcie, nie wiem jak. Wiem, że to powinno być niby większe niż ta tutaj pojemność, niż ta szpara, którą ja chcę tu pokryć. No i będę tu kłaniać tym paluchem, słuchajcie. Nie wiem nawet, czy to dobrze będę robić, ale. Spróbuję najlepiej jak potrafię. Może zrobię szerszą tą dziurę? Nie wiem. To powinno być chyba większe niż ta tutaj. Tylko nie wszystkie szpary będą takie duże, słuchajcie. No ale dobra, jadę tym silikonem, żeby to dogładzić. Tylko to dość powoli wyłazi. Okej, tutaj przygładzam. Ja się cała upierdzielę. Ten jeden silikon to mi chyba na to nie starczy. Widzę tutaj te dziury. Nie, no muszę chyba wyciąć, słuchajcie, większą tą. Zdecydowanie chyba większą tą dziurę. Czekajcie, obetnę to bardziej. Nie mamy tu właśnie nożyczek chyba żadnych. To będzie szersze. Dobra. Zobaczymy teraz, czy to coś dało, czy to nic nie dało. Dobra, niby trochę lepiej leci. No ale faktycznie to polepszy. Ale trochę tego tu się zejdzie. Też pary nie takie małe. No myślę, że będzie lepiej. Będzie lepiej. Jak to mówią, lepiej nie mówić. No i hejo, hejo, słuchajcie, ja właśnie wróciłam do domu, a że dawno, dawno, dawno nie było, słuchajcie, żadnego hola, to pomyślałam, że teraz wracając ze sklepu, w sensie oczywiście spożywczego, pokażę Wam mniej więcej tylko, co pokupowałam. Jestem już w domu, jest godzina 14, nie było mnie tak naprawdę, to jest 10, 11, 12, 13, 4 godziny byłam poza domem. Więc co kupiłam? Chlebek tostowy wzięłam, bo dzieci nie lubią takich tych polskich chlebów. Lubię tylko ja, a oni wolą tostowe. No, co ty mi szukasz tu po siatkach? Zakupiłam kawy takie Starbucksowe. Jedna, tutaj mamy caramel macchiato. Nie wiem, chyba dwie. Dwie mam Starbucks caffè latte. Wzięłam oczywiście z myślą o pracy, żeby do pracy właśnie zanieść. Dalej, pomidory, tu mamy jakieś organic tomato and wine, czyli jakieś niby te winne, wiecie o co chodzi. Czekajcie, tutaj parakony. Wzięłam serek sobie, danio, żeby zjeść przed pracą. Morliny, parówki jakieś rodzinne. Tutaj akurat nie, to miałam tutaj w torbie sraj tasiemkę i ręcznik papierowy, słuchajcie. Dalej, co wzięłam na szybkiego, żeby zdziałać klopsiki z indyka w sosie pomidorowym z warzywami. Także takie coś.
Tutaj coś na nowe mieszkanie już kupiłam, dlatego że bałam się, iż będą wyprzedane, a to jest mój ukochany zapach. Jeżeli będziecie w Tesco na sekcji tam, gdzie są zapachy, świeczki, to sprawdźcie sobie, tak to się nazywa, to jest Fox and Ivy. I zapach to jest Topaz and Amber. I słuchajcie, to jest najpiękniejszy zapach ever, jaki, nie wiem, mogłoby pachnieć, słuchajcie, całe, ale to całe mieszkanie mogłoby u mnie tym zapachem pachnieć. Naprawdę to jest coś fantastycznego. Mają świeczki duże, mają mniejsze świeczki, mają dyfuzery małe i duże, podgrzewacze, także naprawdę do wyboru, do koloru. Ja uwielbiam, a było już ich dość niewiele. Więc postanowiłam wziąć dyfuzer. Jeden to będzie pewnie do salonu i jedno to będzie takie do toalety, czy jakoś tak. Także chowam to tutaj z rzeczami, jakie będę miała do wyniesienia na mieszkanie tamto. Dalej pierogi ruskie, no to dla dzieci, żeby na szybko coś zdziałać. Maszynki były za połowę ceny, czyli chyba po 2,50, chyba z 5. Dalej karma dla kociaków, ponieważ już mi się skończyła i już koło mnie chodzą. Naprawdę? Obie przyszły. Tak? Taka dobra będzie? Ale będzie dobra. No, opakowania nie gryziemy. Także za chwilę kociakom daję jedzenie, słuchajcie. Tak? No, głodna ty też? Co? Daisy? Też? Ty jesteś bardzo głodnym kotem, tak. Bardzo głodny kot. No i piasek. Piasek kupiłam też właśnie w Tesco, jak już byłam, bo już mi się nie chciało szukać innego. Weźmę sobie moje graty, słuchajcie, związane z przeprowadzką, czyli wszystkie moje notatki. No i to by było na tyle. No i okidoki. I tak się prezentowały moje wszystkie zakupy. Co do mieszkania, słuchajcie, okazało się, że wizytę następną mam przewidzianą na 11 aż września, z czego oczywiście nie jestem absolutnie w ogóle zadowolona, wręcz przeciwnie, po prostu mnie to jeszcze bardziej dobiło dzisiaj, dlatego że do 11 bym musiała, słuchajcie, tak normalnie funkcjonować bez kuchenki. Nie powiem, że jakieś tam rozwiązanie znalazłyśmy z Karolcią, Karolcia mi coś tam podpowiedziała, z czego pewnie skorzysta. Ale ogólnie mówiąc, no to powiem Wam, że po prostu przerąbane jak w ruskim czołgu. Naprawdę robią sobie takie żarty z ludzi czasami, że to głowa mała. Tutaj, żeby coś załatwić, słuchajcie, i żeby byli tak, jak mówią, na czas, na godzinę, to uwierzcie mi, że jeżeli na kogoś takiego traficie, to zapiszcie sobie centralnie do tej osoby numer i wzywajcie do wszystkich sytuacji jakichś takich potrzebnych właśnie tylko tą osobę. Bo to jest po prostu, to graniczy z cudem. Naprawdę to graniczy z cudem, żeby ktoś tak jak Wam powie, że będzie, to żeby był. To jest jakaś masakra. Nie wiem, czy mi się wydaje, że mamy troszeczkę okran przybrudzony. Ekran. Przybrudzony. Ja teraz układam te wszystkie rzeczy, spakuję sobie te kawy, muszę sprawdzić, z kim dzisiaj pracuję, bo nawet nie wiem. I zgarnę nam do pracy właśnie te kawy. No i co? I na razie to na tyle. Zmierzyłam też sobie wysokość, słuchajcie, przy ścianie i wszystkie komody, jakie przepatrzyłam online, no to mają wysokość 70 cm i to mnie trochę zmartwiło, bo to jest naprawdę bardzo niewiele. To jest strasznie... No, miałam kupić miarkę. Wiedziałam, że coś zapomniałam. Miałam kupić drugą miarkę. No, bo jedną wyrzuciłam, a drugą zostawiłam tam na mieszkaniu. Trzeciej nie mam. Dobra, dopoję się pierdzić, Stasiu. Ale 70 cm to jest naprawdę bardzo niewiele. To jest tak, nie wiem, no mi to sięgało tak tutaj do uda, albo się nie uda. No, także jedna komoda, jaką znalazłam, to była na 90 bodajże 2 cm, co już lepiej brzmi, ale ona była za 200 chyba 30 czy 280 coś. Także zobaczę, czy uda mi się ją wziąć tak na kredyt, czy się mi nie uda. Jak mi się nie uda, to, no to poczekam, odłożę sobie i ją sobie kupią, a jak mi się uda, to wezmę ją właśnie na kredyt i na spłatę. Także zobaczymy, jak to wyjdzie. No i to by było na tyle. Także z mojej strony to wszystko na dziś. Nic się więcej nie będzie działo. Jest godzina 14, ja za dokładnie półtorej godziny, słuchajcie, wychodzę do pracy, więc chcę jeszcze siąść. Zmontuję właśnie Wam kolejną część już vloga. I co? I będę się zbierać do pracy.
Życzę Wam przemiłego południa. Życzę Wam przemiłego popołudnia. Trzymajcie się, do usłyszenia. Buziaki, bajo!